Jest nas coraz więcej na Ziemi. Panoszymy się niesłychanie. Korzystamy bez umiaru z bogactw naturalnych. Wytwarzamy coraz więcej odpadów. Coraz szybciej wyczerpują się źródła energii. Zmienia się globalny klimat. Takie są fakty. Co zatem zrobić, aby dbać o zrównoważony rozwój? Mówimy o tym w naszym programie. Czy efekt cieplarniany istnieje? Tak, to dlatego z epoki lodowcowej mogliśmy łagodnie przejść do obecnego klimatu. Jednak pazerność i szybkość gospodarczego rozwoju oraz coraz większy dobrobyt mają swoją cenę. Specjaliści oceniają, że podwojenie stężenia CO2 powoduje wzrost średniej temperatury o 2-3 stopni Celsjusza. O efekcie cieplarnianym i zagrożeniach klimatycznych mówią nasi eksperci. Dr Witold Lenart, klimatolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Oraz Marta Śmigrowska, ekolog z Polskiej Zielonej Sieci. Czym jest efekt cieplarniany? Wyobraźcie sobie, że Ziemię otacza taka kołderka gazów cieplarnianych, które sprawiają, że mamy na Ziemi rozsądną temperaturę. Możemy tu żyć. Niestety okazuje się, że odkąd spalamy węgiel, ropę i gaz, tych gazów cieplarnianych robi się w atmosferze za dużo i kocyk staje się coraz gęstszy. W związku z tym robi się naprawdę gorąco. Efekt cieplarniany pojawił się bardzo, bardzo dawno temu. Miliony, a może nawet miliard lat temu, wtedy, kiedy pojawiły się w ogóle pokrywa gazowa. Wyobraźcie sobie, że może za 15-20 lat frytki w fast foodzie będą kosztowały 10 zł. Dlaczego? Bo ziemniak nie lubi, kiedy jest zbyt ciepło i ustąpi miejsca kukurydzy i słonecznikowi. Niektórzy twierdzą, że cieplej znaczy lepiej. Otóż to jest tylko część prawdy. Dlatego, że czekają nas susze, które będą pustoszyć plony w rolnictwie. Czekają nas jeszcze intensywniejsze zmiany pogodowe, takie jak tornada, takie jak powodzie, związane z gwałtownymi ulewami, które de facto spuszczają wodę nad miastem, nie wiadomo kiedy, prawda? Miasta nie są przygotowane na tego rodzaju zjawiska. Spalając paliwa w olbrzymich ilościach, no, dostarczamy gazów szklarniowych, prawda? Tak zwanych dodatkowo ponad to, co natura i tak już ma. I dopiero w ostatnim okresie zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo tego procesu, chociaż o samym fakcie było wiadomo wiele lat temu, ponad 100 lat temu. Promieniowanie prawie całe, cała energia prawie, która dociera do Ziemi, jest pochodzenia słonecznego. I to bez trudu praktycznie dociera do powierzchni Ziemi. Ziemia się ogrzewa się średnio do temperatury mniej więcej plus 15 stopni Celsjusza. I oczywiście to ciało jako ciało promieniuje. I to promieniowanie Ziemi niestety jest zatrzymywane przez gazy, które znajdują się w atmosferze. Najwięcej się mówi o ditlenku węgla albo dwutlenku węgla, jak to woli, który oczywiście nie jest gazem szkodliwym, bo nie jest trującym. Wobec tego bezkarnie może być emitowany i był do tej pory emitowany. Gdybyśmy byli w stanie wznieść się na wyżyny własnej inteligencji i wyobraźni i rozpoczęli działania na rzecz ochrony klimatu już teraz, zamiast oczekując, że przyjdą do nas jeszcze gorsze ekstrema pogodowe, wykazalibyśmy się tym, z czego ludzkość zawsze mogła być dumna, czyli z takiej z wyobraźni i z innowacyjności wobec prawdziwych problemów. A teraz stoimy wobec prawdziwego problemu, któremu możemy stawić czoła z odwagą. Więc zróbmy to razem. No nie, nie wesoło. Dzisiaj efekt cieplarniany cię do troski nie nastraja. Klimat w Polsce chłodny mamy, niech się martwią w ciepłych krajach. Niech się martwią w ciepłych krajach. Twojej głupoty nie powstrzyma fakt, że nie wiesz czym jest klimat. A nie wiesz czym jest klimat. Dziękuję, do widzenia.